Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą zasadniczą. Autorami Konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Obrady sejmowe odbywały się w burzliwej atmosferze. Podczas obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał 3 razy, kładąc nacisk na pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. Gdy po raz 4 chciał to uczynić, podnosząc rękę na znak chęci zabrania głosu, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło? Padły wówczas okrzyki: Wiwat król! Wiwat konstytucja! Konstytucję 3 maja uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ograniczając przy tym immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tzw. gołoty. Ograniczenia względem szlachty miały zapobiec możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja 3 maja znosiła liberum veto, konfederację, sejm skonfederowany, ograniczając przy tym także prawa sejmików ziemskich. Ponadto zniesiono wolną elekcję, zastępując ją władzą dziedziczną. Oznaczało to, że po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego władza przechodzić miała w ręce dynastii Wettynów. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Co trzeci sygnatariusz Konstytucji 3 maja należał do lóż wolnomularskich. Byli to król Stanisław August Poniatowski, marszałek Sejmu czteroletniego Ignacy Potocki, marszałek Konfederacji Litewskiej Kazimierz Nestor Sapieha, prymas Michał Poniatowski. 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja, zwana Targowicką. Sygnatariusze Konstytucji 3 maja, którzy byli wolnomularzami, w krótkim czasie przyłączyli się do konfederacji, założonej przez Szczęsnego Potockiego, który stanął na czele przewrotu. Konstytucja przetrwała 14 miesięcy. Świętowanie 3 maja było zakazane we wszystkich zaborach. Dopiero po I wojnie światowej święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. W czasie II wojny światowej i po wojnie święto Konstytucji 3 maja było zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3 majowe. Od 1989 roku ponownie stało się świętem narodowym. Od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.